Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Klimek, pierwsze skoki w Pucharze Świata. Już masz pewną właściwie kwalifikację do konkursu. Chyba jesteś zadowolony z tego dzisiejszego występu. Jak go ocenisz? Tak, myślę, że dostanę się, powinienem się dostać do konkursu. No ten skok, teraz to skoczyłem, był całkiem dobry. Tamte dwa poprzednie treningowe, takie troszkę niedopchane i nie chciałem je tak fajnie tu nakręcić nad bólą, żebym jakiejś takiej troszkę szybkości dostał na przez tą pierwszą fazę. Ale ten był ok. Taki pierwszy dobry skok w Pucharze Świata, w kwalifikacjach. A w ogóle jesteś zadowolony z tego, że tutaj dostałeś szansę, liczyłeś na ten Puchar Świata? No jak pojechałem do Almaty, dopiero dowiedziałem się po przyjeździe, jak zająłem tam dwa drugie miejsca. Tak po rozpoczęciu sezonu zimowego jeszcze nie byłem pewny, bo te skoki były takie mieszane i nie były równe. Ale pokazałem tam bardzo dobrą formę w tej Almatach. No i myślę, że to był ten powód powołania mnie na Puchar Świata do Engelbergu. A jak w ogóle czujesz się w Pucharze Świata? Jest duża różnica między skakaniem w kontynentalu, a tutaj? Nie, ja myślę, że każde zawody trzeba oceniać jednakowo. Nie ma, że tu jest Puchar Świata i są trudniejsi zawodnicy. Też co prawda są dużo trudniejsi, ale traktuję je tak jak Puchar Kontynentalny, żeby się nie stresować, do zawodów podejść tak w miarę spokojnie i nie na siłę i no bawić się. Miałeś takie spore ambicje, tutaj mówiłeś o takich celach, pierwsza dwudziestka, dziesiątka, czy dalej masz takie wysokie te cele? No, bardzo chciałbym być chociaż w tym Engelbergu, w dziesiątce. No nie wiem, czy mnie stać, myślę, że stać mi na pewno na dwa równe skoki w konkursie. Czemu nie? No jak Gregor Schlienzauer w moim wieku wygrywał Puchary Świata, to czemu ja nie mogę być w pierwszej dziesiątce? A jak to jest z tym twoim wzrokiem? Faktycznie duża różnica jest w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak się czujesz, widząc ostrzej? No powiem, że jest bardzo duża różnica i bardzo dużo mi to ułatwia teraz w skakaniu. Kontroluję pewne takie momenty, gdzie na pewno z tamtym wzrokiem nie dałbym sobie rady, a teraz jest łatwiej, na przykład w powietrzu coś dopatrzeć, jakiejś korekty. Na koniec, jaki cel na jutrzejszy konkurs? No myślę, dwa dobre, równe skoki. Dzięki, tego życzę. Dziękuję.